dzień dobry moi drodzy. Nowy sezon ogrodowy bardzo się rozkręca. Bardzo się cieszę, że spodobała wam się ta nowa seria Popracuj ze mną w ogrodzie w 2024 roku, bo naprawdę bardzo dużo osób z was już widziało te dwa pierwsze filmy, ale widziałem, że wielu z was jeszcze nie subskrybuje tego kanału, więc zachęcam do subskrypcji. Sezon ogrodowy się rozkręca, mamy mnóstwo prac przygotowanych i mnóstwo odcinków do nagrania. Będziemy mówić m.in. o opryskach, o cięciu hortensji, o cięciu traw, o przygotowaniu siewów i mnóstwo jeszcze innych tematów, ale dzisiaj zapraszam was na temat o tym, co zrobić z trawą w ogrodzie, jak ją ciąć na kilka sposobów i przede wszystkim, co zrobić z tym ściętą trawą. Być może uda się ją wykorzystać jeszcze raz. Na przykładzie traw, które mam w ogrodzie, pokażę wam, jak ciąć konkretne gatunki, które już można ciąć, czyli powiedzmy koniec lutego, z którymi jeszcze się wstrzymać. Nawiązując również do waszych komentarzy pod ostatnimi filmami, że to jeszcze za wcześnie, jeszcze tego nie rób. Moi drodzy, my nagrywamy te filmy wcześniej, żebyście mogli się przygotować do tych prac ogrodowych, nie w momencie, kiedy akurat trzeba je robić. Ja zazwyczaj mówię, że to jest najlepszy czas, powiedzmy połowa lutego, czy koniec lutego. No i musicie pamiętać o tym, że oglądacie mnie z różnych rejonów, nie tylko Polski, ale również Europy, więc trzeba dopasować ten kalendarz do pogody w danym regionie. U nas na południu Polski zazwyczaj jest dużo cieplej wcześniej niż na przykład na Mazurach, gdzie 3 tygodnie później następuje właśnie taki start roślin. Więc na to zwróćcie uwagę. Czas na cięcie traw właściwie uzależniony jest od waszej decyzji. Jedni tną trawy jesienią, inni czekają z cięciem traw właśnie na taką późną zimę, wczesną wiosnę. Jeśli już zdecydowaliście, że trawy będą cięte właśnie w końcówce zimy, początek wiosny, no to możemy zacząć opowiadać, które tak naprawdę trawy możemy ciąć w danym terminie. Jestem tutaj przy ostnicy cieniutkiej, która jest, jak widzieliście już wielokrotnie, zapleciona u mnie w tym roku. I ostnica cieniutka to jest trawa, którą tniemy tak naprawdę jako ostatnią. Pamiętajcie, że te rodzime gatunki traw możemy ciąć dużo wcześniej, natomiast te, które do nas gdzieś zostały sprowadzone i naturalnie rosną w innych rejonach świata, wstrzymajmy się z tym właśnie do takich temperatur 5-10 stopni. Ostnica cieniutka jest jedną z takich traw, którą powinniśmy ciąć później. Ja wstrzymałbym się z cięciem tej trawy mniej więcej no, do końca marca. Dlaczego? Dlatego, że ona po ścięciu bardzo szybko przyrasta i te świeże odrosty, jeśli przyjdzie mróz, mogą zostać tak troszeczkę ścięte. Oczywiście w marcu i w kwietniu również może być mróz, no ale nie będziemy czekać z tym znowu do maja. Ja mam je zaplecione i zanim, i tak jak mówiłem, będę je ciął generalnie później, natomiast chcę wam pokazać, jak można ściąć trawę, taką ostnicę, która jest zapleciona i zrobię to teraz, nie bacząc na warunki, ale zobaczymy. Słuchajcie, jeśli mam tak ściętą, zaplecioną trawę, to oczywiście łatwiej mi jest ją ściąć. Ścinam na takiej wysokości, ona bardzo szybko zacznie przyrastać później, może jeszcze teraz nie, bo jest jeszcze chłodno, ale normalnie zostawiam jej fajnie taką tylko delikatną czuprynkę. Oczywiście ostnice można również wyczesywać, ale jak widzicie u mnie są zaplecione, więc ja już nie będę jej wyczesywał, opowiem wam o wyczesywaniu może w innym odcinku. Kolejną trawą, o której wam opowiem, jest śmiałek darniowy. To jest trawa raczej z tych rodzimych, więc spokojnie możemy ją przycinać. Oczywiście są różne metody. Niektórzy zostawiają śmiałka właściwie tylko lekko go przycinając. Ja śmiałka wycinam. Tak samo jak tą ostnicę cieniutką. Przycinam go dość krótko. Może nie tak bardzo, bardzo krótko, bo tu już jeszcze zielone te źdźbła są jak ostnice, ale faktycznie ją przycinam i on wtedy fajnie się rozrasta.
zostawiam taką czuprynkę, taką kępkę przy okazji, jeśli macie je na przykład w jakimś takim większym spalerze, to to super wygląda, nie jest już tak śmietnikowo, tylko fajnie tak już wygładzone, wyczyszczone, a teraz nowe zielone cbła, które będą wychodzić, wyjdą pomiędzy tymi suchymi i powyżej tej całej czuprynki i będzie super wyglądać. Wycinaliśmy te właśnie rodzime trawy, to teraz przyszedłem do traw, które w moim ogrodzie są najbardziej egzotyczne, czyli trawy pampasowe. Z pewnością widzieliście już je na odcinkach tych jesiennych, kiedy fajnie kwitły. To teraz zobaczcie, jak one wyglądają w takiej szacie zimowej. Trawy pampasowe ścinam właściwie jako ostatnie, już nawet później niż ostnicę cieniutką albo w bardzo podobnym terminie. Dlaczego? Bo one są dość wrażliwe, ale tak naprawdę nie na mróz, tylko na zaleganie wody w tych pustych źdźbłach, na przykład od kwiatostanów. Jeśli wpadnie tam woda, może troszeczkę podgnić, a w takiej formie ta woda jednak, oczywiście spływa, ale jednak oszczędza troszeczkę całą tą karpę, a na dodatek, przez to, że one są dość rozłożyste, bo u mnie one nie są wiązane, to tam z pewnością jest dużo różnych żyjątek, które spędzają właśnie tam zimę, więc zostawiam akurat trawy pampasowe w takiej postaci. Będę je ciął mniej więcej za miesiąc, czyli w okolicach końca marca, początku kwietnia. Pierwsze trawy, które możemy ciąć w nowym sezonie, to są właściwie miskanty. I przyszedłem tutaj do jednego miskanta, do Morning Light, którego będę teraz ciął. Ale mam dla Was jeszcze taką jedną informację, żebyście zwrócili na to, jak związane są te trawy. Jesienią wiązałem trawy. Morning Light został związany właściwie tylko w jednym czy w dwóch miejscach. Tam mam zaraz innego miskanta, którego w ogóle nie związałem. No i mamy piórkówki, które były związane w takie warkocze. I teraz możecie zaobserwować, jak wygląda sprawa, jeśli nie wiążecie, albo jak wiążecie. Jak bardzo brudzą trawy, które nie są związane lub które są mało związane. Ten miskant jest już na tyle duży, że musiałem zabrać inny sprzęt do jego cięcia. Sprawdza się taki sprzęt bardzo dobrze, to jest piła do cięcia żywopłotu na baterię. Ona jest leciutka, więc każdy może sobie z nią poradzić. Nie jest też jakoś bardzo, nie hałasuje, więc nie trzeba używać jakoś bardzo nauszników. No i sprawdza się bardzo dobrze. Zobaczcie, ten miskant był związany tylko właściwie chyba w dwóch miejscach, więc on się tak troszeczkę porozkładał. Trochę te źdźbła się porozchodziły po ogrodzie, no ale teraz będę je ciął. I od razu mówię, że te trawy, które tniemy, szczególnie te duże, możemy zutylizować, wkładając je do worków, ale możemy z nimi zrobić jeszcze coś innego. I o tym opowiem Wam w dalszej części filmu. A teraz zabieram się do cięcia takiej trawy. Tnę ją mniej więcej 25 najwyżej centymetrów od ziemi, ale bardziej 10-15, w zależności od tego, jaka ta trawa jest. Jeśli już to jest trawa taka troszeczkę, która ma więcej sezonów, to pewnie lekko wyżej, bo jest twarda i sztywna. Jeśli to są młode sezonki, powiedzmy 2-3 lata, no to możemy je ciąć lekko niżej. Wczesne cięcie sprzyja temu przede wszystkim, pozwala uniknąć wycięcia tych już młodych odrostów. Niektórzy twierdzą, że lepiej ciąć troszeczkę później, bo faktycznie żyją tam różne owady i tak dalej. Ja część zostawiam, jak wspominałem, żeby owady sobie żyły, natomiast część już muszę zacząć sprzątać, no bo w ogrodzie wiecie, że jest mnóstwo pracy, no i trzeba zacząć ją wcześniej, więc ruszam do roboty. Jeszcze zanim skończę, chciałbym Wam pokazać różnicę, bo oczywiście nie trzeba ciąć to takim narzędziem, można ciąć to sekatorem. Jaka jest różnica w cięciu dużym takim sekatorem, a takim urządzeniem? Idę po sekator i zobaczcie, jak mi będzie szło cięcie sekatorem. Sekator już znalazłem. Oczywiście to nie może być taki sekator ręczny z małymi oszczami, tylko raczej taki długi. Teraz zobaczcie, ta trawa jest dość sztywna i twarda. Jak tnę, to musiałbym ciąć dosłownie po 2-3 źdźbła. Jest to bardzo uciążliwe.
Dlatego jak ktoś ma więcej takiej trawy, no to zdecydowanie polecam takie urządzenie elektryczne lub na baterię, bo to znacznie szybciej idzie, a tym można się umordować strasznie. Miskant ścięty, moi drodzy. Pokazałem wam, jaka jest różnica między używaniem takich ręcznych narzędzi, a właśnie takich troszeczkę już elektrycznych lub na baterie. Dajcie znać, co wy używacie. Możecie równie dobrze używać różnych tych narzędzi. Ja nie pokazuję konkretnego narzędzia, tylko pokazuję wam, że faktycznie używając sprzętu jakiegoś, który nam pomaga, jest znacznie łatwiej wyciąć na przykład takiego miskanta. A co z tym miskantem teraz mogę zrobić? Mogę go wsadzić do wora i dać do bio. Mogę go skompostować, ale mogę z nim jeszcze zrobić inne rzeczy. Na przykład mogę taki chochoł użyć do tego, zostawić go oczywiście i użyć do tego, jak przyjdą jakieś przymrozki, a hortensje ogrodowe będzie trzeba okryć, to właśnie wykorzystać tą trawę. Wcześniej pewnie ściąłbym tą górę, żeby się nie rozchodziła, żeby ładnie owinąć tą naszą hortensję, żeby miała trochę cieplej, więc możemy wykorzystać ją jeszcze w tym sezonie ogrodowym do przykrycia właśnie takiej hortensji. Jak zabezpieczyć taką hortensję ogrodową przed wiosennymi przymrozkami, właśnie między innymi taką ściętą trawą, pokażę w specjalnym odcinku o hortensjach, który już niedługo będzie na kanale, więc czekajcie na niego, bo tam będzie mnóstwo informacji o hortensjach. Zobaczcie, jak wygląda w ogóle niezwiązany miskant. Porozkładał się od śniegu, połamał się, gdzieś tam uciekł na koniec ogrodu, więc z takim niezwiązanym miskantem zdecydowanie jest więcej roboty. Ja teraz go wytnę i postaram się wam pokazać, co można z takim już większym miskantem, z takimi dźbłami, które są grubsze, co można zrobić, żeby wykorzystać to ponownie w ogrodzie. W przypadku, kiedy tniecie związanego miskanta, to też właśnie nie przewracają. Natomiast tutaj zobaczcie, wszystko się przewraca. Jak jest na przykład duży wiatr, no to już on by gdzieś tam pofrunął i potrzeba wtedy właściwie dwóch osób, żeby od razu to ktoś zbierał. Takie miskanty to kawał trawy, więc należy coś z nimi zrobić, no bo przecież nie zostawimy jej w ogrodzie. No ale właściwie dlaczego nie? Tylko może nie w takiej formie. Zaraz ją troszeczkę zmniejszę jej objętość i będzie można na przykład ściółkować tą trawą nasze rabaty lub na przykład ściółkować warzywnik. Bardzo dobrze się sprawdza właśnie taka pocięta, poszatkowana trawa do ściółkowania. Żeby sobie usprawnić pracę, ponieważ u mnie tych traw jest, no może nie bardzo dużo, ale więcej troszeczkę, to ja używam rozdrabniarki takiej do gałęzi, żeby właśnie rozdrobnić te źdźbła. Oczywiście możecie je pociąć ręcznie, natomiast mnie zazwyczaj zależy na czasie, więc używam rozdrabniarki. Tak rozdrobnioną trawę, zobaczcie, można spokojnie wysypać, jeśli ściółkujecie materiałem takim bio swoje rabaty, to można wysypać na rabaty, można wysypać również na warzywnik, ale również można wsypać ją do kompostownika. Ona wtedy dużo szybciej przejdzie ten proces i dużo szybciej powstanie to czarne złoto ogrodników, czyli kompost. Jest to sposób oczywiście na zmniejszenie również objętości, bo nawet jeśli nie używacie tej trawy do właśnie tego, co mówiłem, to w workach dużo mniej miejsca zajmie w taki sposób.
Ostatni przykład traw, które będę ciął, to są rozplenice. Jak mogliście zauważyć w odcinkach jesiennych, ja rozplenice w tym roku zaplotłem w takie warkocze. I rozplenice to też są trawy, które możemy właściwie przycinać w tej pierwszej kolejności, zaraz po miskantach. I teraz zobaczycie, jak taka rozplenica sprawuje się, jak się zaplecie, jak później się ją tnie. Zdecydowanie, od razu powiem, zdecydowanie najlepiej, ponieważ łapiecie tylko za tą górę, odcinacie i macie już gotową przykrywkę do na przykład hortensji. Może się później postawić na hortensję i wtedy ta hortensja będzie mniej narażona na przymrozki. Zabieram się do roboty, bo z rozplenicami zawsze jest najwięcej pracy, z racji tego, że te kępy, te karpy, one są takie bardzo zabudowane i bardzo sztywne, więc z nimi jest najwięcej roboty. Rozplenica wycięta, jak wspomniałem, zawsze jest najwięcej pracy z nią i zawsze jest problem z cięciem na prosto tej karpy. Już nie jest tak łatwo jak w przypadku tych mniejszych traw, no ale zobaczcie, jest zapleciona. Jeśli by trzeba było przykryć hortensję, idealny sposób właśnie na przykrycie. Moi drodzy, przy cięciu traw też można się zmęczyć, szczególnie jak się ma ich dużo, mimo tego, że pomagam sobie sprzętami. Właściwie już większość traw, tych, które akurat w tym momencie będę ciął, wyciąłem. Zostawiam jeszcze na chwilę je tutaj w gdybalni, żeby później pokazać Wam, jak się przykrywa hortensję, a później wyniosę je gdzieś jeszcze do magazynku, żeby właśnie służyły do tego, żeby przykryć hortensję. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, więc zapraszam do wstawiania komentarzy, jeśli macie jakieś pytania. Kciuki w górę, no i nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał.